Państwa serdecznie. Moje nazwisko Wojciech Laska, tak jak zostałem przedstawiony, mam przyjemność być szefem firmy Kain. Zwykle na takich spotkaniach, kiedy one odbywają się w realu, zaczynam je od pytania, czy ile z Państwa na sali zna nasze produkty, zna nasze farby. Zwykle to jest tak, że kilka osób nieśmiało podnosi rękę w górę, na pewno nie więcej niż połowa i ja w tym momencie mówię, no to udowodnię Państwu, że wszyscy Państwo znacie nasze produkty. No i wtedy pokazujemy zdjęcia albo właśnie ten króciutki filmik, który przed chwilą Państwo widzieliście, no ale z przyczyn technicznych zrobiliśmy to dzisiaj troszkę wcześniej. Jeżeli Państwo spodobał się ten króciutki filmik, chcielibyście zobaczyć wcześniej, serdecznie zapraszam na nasz kanał YouTube. Tam mamy krótkie filmiki, takie 2-3-minutowe z wielu miast, Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań, Zamość. Też niebawem pojawi się na pewno Trójmiasto, myślę, że w przyszłym roku dołączy też Toruń, więc będzie można zobaczyć co nieco więcej z naszych polskich realizacji. Natomiast no, realizacje zagraniczne, no to trzeba się tutaj, można przejść przez kanały Kainów w innych krajach. Ja zwykle w tym miejscu, jak pokazując, że jesteśmy też obecni na świecie, zwykle pokazywałem zdjęcie Białego Domu w Waszyngtonie, bo to oczywiście obiekt każdemu znany, natomiast już mi się to troszkę znudziło i oczywiście Biały Dom nadal jest pomarowany farbami Kaima, ale od niedawna pokazuję to zdjęcie, galeria w Mediolanie, bliższa nam, chyba więcej z Państwa miało okazję widzieć ten obiekt na żywo, bo każdy, kto był w Mediolanie, zakładam, że widział katedrę, a jak widział katedrę, to nie sposób nie zajrzeć do pobliskiej galerii Wiktora Emanuela, która też niedawno została odrestaurowana farbami Kain. Więc możemy sobie zadać pytanie, jak to się stało, że tyle znanych obiektów historycznych w Polsce i na świecie zostało odrestaurowanych i nadal jest restaurowanych farbami Kain. Króciutki taki rys historyczny. Wszystko zaczęło się pod koniec XIX wieku, kiedy założyciel Adolf Wilhelm Kain, od którego nazwiska pochodzi nazwa naszej firmy, opracował pierwsze farby mineralne na bazie spoiwa krzemionu potasu, mineralnych pigmentów, zresztą wtedy syntetycznych nie było, mineralnych wypełniaczy. W roku 1878 opatentował te farby pod nazwą farby mineralne. Dzisiaj raczej je definiujemy jako farby krzemionowe. Możecie Państwo zobaczyć nawet reklama farb mineralnych z roku 1889. Pewnie troszkę uśmieszek nas teraz ta reklama wzbudza, ale pokazuje to historię naszej firmy. Najciekawsze jest jednak to, że farby przetrwały po dzień dzisiejszy nie tylko w produkcji, ale obiekty, które zostały pomalowane pod koniec XIX wieku, możemy podziwiać po dzień dzisiejszy. Najwięcej ich przetrwało oczywiście w Szwajcarii. Tam nie było ani pierwszej, ani drugiej wojny światowej. I takim najbardziej okazałym obiektem jest ratusz w Szwyc. To jest na południe od Zurichu. Miasteczko o tyle ważne w historii Szwajcarii, bo to tam właśnie nastąpiło połączenie kantonów i powstało państwo Szwajcaria. Zresztą nazwa niemiecka Die Schweiz właśnie bierze swoje pochodzenie od właśnie nazwy miasta Schwyz. I jak można przeczytać nawet na tej elewacji, na 600-lecie powstania Szwajcarii w roku 1891 udekorowano, pomalowano tą elewację, jak Państwo widzicie na tej fotografii. Jak widać po samochodach, zdjęcie zostało zrobione niedawno i to jest najlepszy dowód, jak wiele lat przetrwały te farby, które nie były nigdy przemalowywane. Oczywiście poddawano je drobnym zabiegom konserwatorskim, polegającym bardziej na oczyszczeniu ich niż na malowaniu. Natomiast ja najbardziej lubię i wiele osób chyba najbardziej ceni sobie małe miasteczko Stein am Rhein, też Szwajcarii, nad Jeziorem Bodeńskim, tam gdzie Ren już wypływa z Jeziora Bodeńskiego. I przechadzając się po uliczkach tego urokliwego miasteczka, możemy podziwiać wiele fasad ozdobionych farbami Kain pod koniec XIX wieku. Bardzo urokliwe miasteczko, przepiękne fasady i jak Państwo widzicie, to wszystko też są oryginalne farby Kain z końca XIX wieku. Farby Kain zawędrowały też do Polski, czy właściwie na ziemię Polski, bo wtedy Polski nie było na mapie Europy. I takich obiektów trochę się zachowało.
Na pewno udokumentowane, które zostały pomalowane, to mamy grubo ponad setkę, natomiast które przetrwały, to do dnia dzisiejszego to jest kilkanaście. Takim najbardziej okazałym obiektem jest katedra w Płocku, której wnętrza, wszystkie polichromie zostały wykonane w latach 1904-1914. Oczywiście bardzo dobitnie świadczy to też o trwałości w naszych polskich warunkach tych farb, ale oczywiście wnętrze to nie elewacja. Elewacje z tamtych lat się nie zachowały do dnia dzisiejszego, ale najstarsza wykonana elewacja w Polsce została zrobiona prawie 30 lat temu na rynku wrocławskim w latach 1992-93. To taka jedyna kamienica pomalowana z postaciami, kamienica pod siedmioma elektorami, lata 1992-93, najlepszy dowód trwałości tych farb. Skąd taka trwałość? No właśnie, możemy zadać sobie pytanie. Parę aspektów, które chciałbym Państwu zaprezentować. Po pierwsze, popatrzmy przekrój tynku pomalowanego warstwą farby. Mamy podłoże mineralne. Zwracam uwagę na to, że to musi być podłoże mineralne, na przykład tynk wapienny. Mamy na tym warstewkę farby grubości powiedzmy 200 mikronów, taka typowa grubość warstwy kryjącej elewacyjnej. I dodatkowo, czego nie ma w przypadku innych farb, to jest strefa penetracji, gdzie spoiwo farby krzemianowej wchodzi w reakcję chemiczną z podłoża, tworząc trwałe powiązanie. Ta głębokość pod penetracji powiązania oczywiście w dużym stopniu zależy od chłonności podłoża, od jego porowatości, od tego, czy gruntujemy dodatkowo jeszcze podłoże, ale może sięgać nawet do 1 mm. Drugi aspekt to mikroporowata struktura farb mineralnych. Jeśli porównamy, zobaczcie Państwo, po lewej stronie mamy przekrój w powiększeniu farbę dyspersyjną z jakimś spoiwem akrylowym, a tu mamy po prawej stronie farbę krzemianową. Widać różnicę w budowie tej farby przy takim samym powiększeniu. Ta mikroporowata struktura farby krzemianowej umożliwia jej ekstremalnie wysoką dyfuzję pary wodnej, co oczywiście ma bardzo duże znaczenie dla trwałości powłok malarskich, dzięki temu, że mur oddycha, swobodnie odprowadza parę wodną, na pewno decyduje to o trwałości takiej powłoki malarskiej. Dodatkowo ta mikroporowata struktura farby przekłada się na matową powierzchnię. Może to nie ma wielkiego znaczenia dla trwałości, natomiast dla aspektów estetycznych oczywiście ogromne, co zresztą pokażę Państwu w późniejszej części wykładu. Na razie skupmy się na trwałości. Kolejny aspekt to pigmenty. Porównajmy sobie tutaj pigmenty organiczne i mineralne. Niewątpliwie pigmenty organiczne to dużo szersza gama kolorystyczna, to bardzo intensywne barwy, które wśród minerałów nie są obecne, ale coś za coś. Kiedy pojawia nam się promieniowanie UV, światło, no to niestety te pigmenty organiczne nam blakną, natomiast pigmenty mineralne zachowują swój kolor przez długie lata. Najlepszy dowód, zobaczcie Państwo, takie kolory dosyć intensywne, to o ile biały żółknie często wśród farb jakichś dyspersyjnych, tak intensywne kolory jak niebieski czy czerwony, też te pigmenty często tracą kolor. Widać tutaj na tym fotografii po lewej, gdzie ten pigment organiczny wyblakł, a oryginalną czerwień widać na śladach pod okiennicami, tam gdzie światło nie docierało. A dla porównania zobaczcie Państwo po prawej stronie Ossolineum we Wrocławiu, budynek, którego renowację, elewację przeprowadzono w roku 2003, czyli już mamy 17 lat od tego momentu, w przyszłym roku będzie 18, a cały czas ten czerwony kolor jest pięknie zachowany. Podsumowując, trwałość farb mineralnych to oczywiście przede wszystkim powiązanie z podłożem, trwałe powiązanie z podłożem, to nie tylko siła adhezji, nie tylko przyklejenie się do powierzchni, ale również powiązanie z podłożem, to dyfuzja pary wodnej dzięki mikroporowatej strukturze tej farby, to odporność na działanie światła i promieni UV dzięki zastosowaniu mineralnych pigmentów i oczywiście do tego moglibyśmy dorzucić jeszcze, że niepalność farb mineralnych,
ich nieprzyjazność dla rozwoju mikroorganizmów, a to wszystko poparte jest nie tylko deklaracjami, nie tylko badaniami, ale po prostu dowodami, które mamy w naturze już od ponad 140 lat, bo tak jak Państwu zaprezentowałem, jest tych obiektów sporo. Widzieliście Państwo na samym początku na filmie wiele obiektów, które zostały opomalowane farbami Kaima. Większość z nich, tak jak na przykład Zamek Królewski w Warszawie, elewacja od strony Wisły, elewacja wschodnia, czy Dworzec Główny we Wrocławiu, została pomalowana farbami kryjącymi, takimi, jakimi większość mamy do czynienia na co dzień. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, oprócz takich tradycyjnych, typowych farb kryjących, parę specjalistycznych rozwiązań specjalnie dla konserwacji zabytków. Po pierwsze, farby bez bieli tytanowej. Biel tytanowa jako pigment zrewolucjonizowała właściwie rynek farbiarski, ale miało to miejsce na początku lat 20. ubiegłego wieku, czyli właściwie jest obecna od 100 lat, a wcześniej bieli tytanowej nie było. Były inne pigmenty. Biel tytanowa jest niewątpliwie bardzo dobrym pigmentem, bardzo dobrze kryje, bardzo dobrze ujednolica tą powierzchnię, no ale właśnie w przypadku obiektów historycznych czasami o to chodzi, żeby ta powierzchnia nie była taka jednolita, tak elegancko pokryta. I zobaczcie Państwo na przykładzie tutaj klasztor w Rudach koło Gliwic. Nawet na tym zdjęciu trochę to widać, a jak się zbliżymy, to rzeczywiście widzimy, że to krycie nie jest takie pełne. Dodatkowo ten pigment nie jest przygaszony przez biel tytanową, w związku z tym jakby troszkę inaczej wygląda i na pewno jest to niewątpliwie rozwiązanie dla uzasadnione historycznie. Kolejny dział i taka szeroka grupa farb to farby laserunkowe. Widać tutaj, pokazana jest aplikacja, w jaki sposób to się odbywa. Mamy podłoże i nakładamy warstwę, cieniuteńką warstwę takiej półprzejrzystej farby. Widać, że to podłoże nam jeszcze prześwituje. O to właśnie chodzi. Uzyskujemy taki efekt. Na tę nałożoną wcześniej warstewkę farby możemy dokładać kolejną w innym kolorze, na przykład uzyskując efekt takiego mieszania się dwóch kolorów. I rzeczywiście jest to technika stosowana oczywiście w budownictwie nowoczesnym, jeżeli chcemy uzyskać tego typu design, ale w konserwacji zabytków bardzo często jest wykorzystywana. Widzieliście Państwo ratusz we Wrocławiu. To jest właśnie przykład wykorzystania farb laserunkowych, gdzie widać, że to krycie nie jest pełne i o to właśnie chodziło, żeby ten ratusz nie wyglądał po pomalowaniu jak obiekt nowoczesny. Taki kolejny przykład to Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Może z tej perspektywy tak bardzo tego nie widzimy, ale tutaj przygotowałem takie zbliżenie, gdzie widać wyraźnie właśnie, że tą niejednorodność tej powłoki, którą uzyskujemy poprzez technikę laserunkowej. Sukiennica w Krakowie to również przykład zastosowania techniki laserunkowej. Takie dostałem tutaj zdjęcie z drona. Nawet zobaczcie Państwo na wysokości, widzimy tą wibrację, jak mówią architekci powierzchni, to niejednorodne krycie cynku. Farba laserunkowa w rękach artysty, no to może posłużyć jeszcze do wyższych celów, nie tylko do tego, żeby tę powierzchnię rozwibrować, ale na przykład zaimitować kamień. Zobaczcie Państwo Pałac pod Baranami w Krakowie. To ten obiekt, gdzie jest słynna piwnica pod Baranami jest oczywiście i widzimy taką imitację piaskowca na elewacji. Również wykorzystywane są tego typu produkty w konserwacji żelbetu. Zobaczcie Państwo Hala Stulecia we Wrocławiu. Dzięki nałożeniu tego typu farb uzyskujemy taką delikatne tylko podbarwienie powierzchni z zachowaniem tego rysunku deskowań odciśniętych na elewacji. Widzimy nawet kruszywo, które jest zatopione w tym betonie. Hala malowana była 11 lat temu, do tej pory w bardzo ładnym stanie. Tutaj mamy znowu imitację piaskowca na moście w Bolesławcu. Zobaczcie Państwo, i to jest, powracam do tego aspektu estetycznego.
Początkowo mostowcy próbowali zaimitować kamień, bo tu jest wiele ubytków w tym, jak się do Państwo przyjrzycie, to widać, że ten kamień wydaje się być taki niezbyt jednorodny. Tu było całe mnóstwo ubytków uzupełnionych wcześniej nieprofesjonalnie w dawnych latach zaprawą i wręcz betonem. No i próbowali to mostowcy najpierw scalić kolorystycznie farbą dyspersyjną, jakąś farbą akrylową. No, jak widać, szybko się zorientowali, że coś jest nie tak i usunęli te warstwy malarskie. No i nałożyli nasze farby mineralne, laserowe oczywiście, które dosyć dobrze zaimitowały kamień. Farby laserunkowe stosowane są również przy renowacji cegły. Wydaje się tutaj na tym obiekcie, to jest elektrownia wodna. To również projekt Maxa Berga, tego autora Hali Stulecia, że mamy do czynienia z surową cegłą. No jednak tu elewacja była w zupełnie innym stanie przed remontem, wymagała wielu uzupełnień, wymiany cegieł wręcz. A to później dla scalenia zastosowano tego typu farby, podobnie na sądzie okręgowym we Wrocławiu, gdzie też wykorzystane są farby do scalenia kolorystycznego cegły. Farby kain to nie tylko farby krzemianowe, to również farby wapienne. Zdecydowanie preferujemy je w zastosowaniach wewnętrznych. Tu taki przykład katedry w Toruniu, ale jest i fara w Kazimierzu, jest i katedra w Zamościu, jest tych obiektów sporo. Jeżeli takie są wymagania, że mają być to farby wapienne, takie również w swoim asortymencie mamy. Staramy się nie wykorzystywać farb wapiennych na elewacjach, bo jednak ich trwałość jest ograniczona. Ale tutaj mamy taki wyjątek, który już 7 lat jest od jego pomalowania. To jest Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ale trzeba jednak warto zwrócić uwagę, że tutaj dodatkowo farba wapienna, która była stosowana na elewacji, została jeszcze dodatkowo zabezpieczona naszym laserunkiem krzemianowym, dając bardzo ładny efekt. Kto z Państwa będzie miał okazję, to serdecznie zapraszam. Ten obiekt też jest na wideo z Warszawy. No i za chwileczkę Państwo zobaczycie prezentację pani Anny Rostkowskiej. Ja też już nie mogę się jej doczekać, więc tylko chciałem zasygnalizować, że to, co pewnie Państwo zobaczycie w kolejnej prezentacji, no to będziecie mieli okazję widzieć na elewacji właśnie nasze produkty, zarówno od strony ulicy, jak i od strony podwórza, jak i na dziedzińcach wewnętrznych. To wszystko są materiały KM. I na koniec takie ładne zdjęcie autora od pana Marcina Czechowicza. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Jesteśmy praktycznie na terenie całej Polski. Namiary Państwo znajdziecie na naszej stronie internetowej.